Raszbur, witam w kolejnym materiale. Ten materiał znowu nie będzie z polowania, nie będzie z testów. Tak jak widzieliście na początku materiału, jesteśmy na strzelnicy myśliwskiej w Toruniu, Zarząd Okręgowy Toruń, bo mamy tutaj mistrzostwa PZL z okazji stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. No, w 2023 roku przypada 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego i mamy wiele imprez w kraju z tej okazji. Między innymi jest Puchar Zarządu Głównego 100 lat PZL. Także mamy godzinę po 7. Zawodnicy powoli się zjeżdżają, zaraz będzie odprawa i zapraszam na krótką, może i długą, zobaczymy jak to wyjdzie, relacje z tych zawodów. Miłego oglądania. Daszbur. Serdecznie Daszbur. Koleżanki i koledzy, jest mi niezmiernie miło powitać Was po raz kolejny na naszej pięknej toruńskiej strzelnicy, niezwykle gościnnej. Witam serdecznie i pozwólcie, że przedstawię gościa, który z nami dzisiaj jest, kolega Michał Przepielski, członek Naczelnej Rady Łowieckiej tej już kończącej się kadencji. Witam serdecznie również Bogusia Bauera, przedstawiciela Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Witam bardzo serdecznie sędziów, którzy będą dzisiaj czuwać nad przebiegiem. Witam serdecznie również firmę Ratuj, która zadba o Wasze bezpieczeństwo. Ale najbardziej witam Was, tych, którzy dzisiaj będą rywalizować w najważniejszych zawodach tego roku, roku jubileuszowego, w zawodach o Puchar Zarządu Głównego na stulecie Polskiego Związku Łowieckiego. Koleżanki i koledzy, nie przedłużając, bardzo poproszę o sygnał powitanie. I tym pięknym sygnałem chciałbym powitać najważniejszą osobę dzisiejszego dnia, sędziego głównego dzisiejszych zawodów, kolegę Piotra Karpińskiego, którego poproszę o głos. Dziękuję, witam serdecznie. No i proszę Państwa, stało się. Serdecznie witam najlepsze z najlepszych, najlepszych z najlepszych, tych, którzy przez cały sezon od początku walczyli o to, żeby startować w tych zawodach. Myślę, że wspólnie stworzymy wspaniałą atmosferę. Myślę, że wspólnie stworzymy to, na co te 100 lat Polskiego Związku Łowieckiego zasługuje. W imieniu zespołu sędziów i organizatorów Pucharu witam serdecznie uczestników zawodów, zaproszonych gości, zebranych sympatyków Strzelectwa Myśliwskiego. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim. Na stanowisku osi myśliwskiej prowadzący Marek Świerczek i kolega Kowalski Piotr, Męczyński Zbigniew, Tyra Stanisław. Na konkurencji krąg myśliwski Tomek Skalski, Fijałkowski Andrzej, Męczyński Olgierd, Wolski Jacek. Na MOPie prowadzący kolega Tomek Rybiński, Adam Bolin, Marcin Wołkow i Janek Rudnicki. Stanisław Gąsienica będzie prowadził Dzika z Mirkiem Hermanowskim, Mirkiem Golonką i Szczepanem Ociesą. Na rogaczu Szymański Wojtek,
Krzysztof Marek Brocki, Wierzbowski Stanisław, Kwiatkowski Czesław, Wszałkowski Jerzy. Sekretariat Adam Bolin. Miłego wypoczynku. Niech te zawody przebiegają w duchu zdrowej i miłej atmosfery i rywalizacji. I otwarcie zawodów poproszę Michała Przepierskiego. Daszbur. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Grodzie Kopernika. Macie Państwo okazję dzisiaj startować w zawodach szczególnych, bo nie miały one precedensu w przeszłości, ani pewnie nie powtórzą się za naszego życia. Są to bowiem zawody o, nie tylko że, tyle, że o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, ale to zawody mistrzów, 100 mistrzów na stulecie Polskiego Związku Łowieckiego. Państwo nie muszą już niczego udowadniać. Pokazaliście swoim CV sportowym w Strzelectwie Myśliwskim, że jesteście najlepsi. Dlatego życzę Wam dzisiaj nie tyle wygranej poszczególnym osobom, ale dobrej atmosfery, dobrej zabawy przy wykonywaniu poszczególnych strzelań. Wszystkiego dobrego. Nie będę przedłużał, nie ma sensu robić dłuższej oracji z uwagi na warunki atmosferyczne, jakie mamy. Strzelajcie w zdrowiu, szczęśliwie. Do zobaczenia na gali. Dzisiejsze zawody uważam za otwarte. Jeszcze ja bym parę słów. Witam wszystkich koleżanki i kolegów. Ze względu na to, że w przyszłym tygodniu są Mistrzostwa Mistrzów w Katowicach i będą rozdane złote wawrzyny. Akurat tak się złożyło, że jeden z kolegów zgłosił do mnie, że no nie będzie na mistrzostwach i prosił o wręczenie dzisiaj. Dlatego prosiłbym wszystkich członków Komisji Strzeleckiej przy Naczelnej Radzie Łowieckiej o wystąpienie. Bardzo bym poprosił. Bartuś, ciebie też. Bartek, zapraszamy. I poproszę Czarneckiego Michała, który zdobył złoty wawrzyn strzelecki 1410 na 1500. Michał, bardzo proszę, zapraszam. Komisja Strzelecka. Widzieliście rozpoczęcie, teraz udajemy się na osie. Przygotowania zawodników trwają i ruszamy. Także teraz będzie krótka relacja z tego, co się dzieje na osiach, a później robimy jeszcze jakieś wywiady, żeby nie było za nudne. Także ruszamy.
No i mamy, znaleźliśmy łowczego okręgowego. Z nami kolega Piotr Habrukowski, zarząd okręgowy w Toruniu, łowczy. Na wizji się przywitamy. Także no, widzieliście już krótkie urywki z całego, z całej imprezy. Mamy już praktycznie połowę. Może kolega łowczy coś powie. No, impreza wyjątkowa na stulecie. Content zupełnie inny, bo za chwilę będziecie mieli powiedziane, jaka to jest formuła i tak dalej, ale może kolega łowczy coś tutaj... No przede wszystkim ten rok, który teraz mamy, czyli 2023, stulecie Polskiego Związku Łowieckiego. No i żeby godnie uczcić także tutaj u nas, w naszej przestrzeni, wśród braci łowieckiej, Toruńskiej Organizacji Łowieckiej, zaplanowaliśmy szereg imprez. Szereg imprez, które się odbywają. Szeroko też o tym mówimy, rozmawiamy, pokazujemy, wychodzimy do myśliwych, chcemy, żeby gremialnie uczestniczyli w naszych wydarzeniach. Ta dzisiejsza impreza jest o zasięgu ogólnokrajowym. Od już praktycznie kwietnia prowadzony był ranking strzelców i ci z najlepszymi wynikami, czy naprawdę 100 najlepszych strzelców w kraju, 12 najlepszych diań pojawiło się dzisiaj u nas w Toruniu i rywalizują o jedyny w swoim rodzaju puchar. Puchar na stulecie Polskiego Związku Łowieckiego. Nigdy takiego nie było i nigdy już więcej nie, będzie. Nie będzie. Jest no tylko tak, jeden. Jest wyjątkowe. Dlatego to wydarzenie jest szczególne. I też emocje sportowe, które nam dzisiaj dostarczają, też są niesamowite. Widzimy to po wynikach, widzimy po tym, jak zawodnicy sami między sobą rywalizują, ale co najważniejsze, fajnej, przyjacielskiej atmosferze. No, powiem wam tylko tak w skrócie. Ja na strzelnicach kiedyś bywałem więcej, teraz mniej, ale wszedłem na pierwszą grupę trapa, no i trzy czyste wyniki. Także to mówi samo za siebie, kto się trochę strzelectwem interesuje, że poziom tutaj jest no, najwyższy. Tak, tak, tych czerwonych dzisiaj będzie bardzo dużo. To są mistrzowie, to są osoby, które naprawdę zjadły zęby na no, strzelectwie i one się rywalizują. W niektórych konkurencjach no, miło jest popatrzeć, no bo rzutek leci i nic nie, tak? I te oklaski, jak się chodzi po strzelnicy, to chwilę słyszymy gdzieś oklaski na osi, seria. Czyli jest czysta seria i gratulacje dla tych, którym się to wykonanie udaje. Dobrze, kolego łowczy. Dziękuję, dziękuję do zobaczenia. Serdecznie. Nie żegnamy tutaj nie, u nas. Nie żegnamy się jeszcze, ale zapraszamy na dalszą relację. Tak, a ja chcę też zaprosić na te wydarzenia, które tutaj są zapisane, całą brać łowiecką, Toruńską Organizację Łowiecką, ale też wszystkich myśliwych z kraju. Jeżeli macie czas i ochotę, zapraszamy. Myślę, że warto, żebyśmy wszyscy wspólnie ten nasz jubileusz powstania naszego związku mogli godnie uczcić. Słuchajcie, mamy następny wywiad, że tak powiem. Mieliśmy łowczego okręgowego, czyli gospodarza. Teraz mamy no, najważniejszą osobę dzisiaj, bo to jest sędzia główny, kolega Piotr Karpiński, przewodniczący Komisji Strzeleckiej Zarządu Okręgowego w Toruniu i członek Komisji Strzeleckiej przy Zarządzie Głównym, tak? Dobrze mówię? Naczelnej Rady. Przy Naczelnej Radzie Łowieckiej. Przepraszam, ale no tyle, kolego sędzio. Pogoda dopisuje, na razie zawody bez żadnych komplikacji, tak, że tak powiem. No, trzeba powiedzieć, że zawody na razie idą sprawnie, jeżeli chodzi o urządzenia łowieckie, wszystko jest w porządku. Jest bardzo wysoki poziom, bo to jednak najlepsi strzelcy z całego kraju, którzy walczyli o to, żeby startować w tych zawodach. Atmosfera jest dobra, pogoda też dopisuje, także na razie jest wszystko w porządku. Oby tak do końca. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Także no dziękuję za wywiad. Nie żegnamy się jeszcze, no bo zawody jeszcze trwają. Być może jeszcze na koniec coś porozmawiamy. Zapraszam na dalszą, nową relację z tej imprezy. Dziękuję. No, dziękuję. Teraz mamy trochę przerwy, to słuchajcie, no na zawodach mamy też wystawców. Co prawda jak na... Już się tutaj śmiałem, że jak na zawody tej rangi to zbyt wielu ich nie jest, ale
Zobaczymy, co mają na stoiskach. Pierwszą firmę mamy. Kolega się przedstawi. Witam. Cześć. Łukasz, firma Outventure z Łodzi. Ogólnie widzę markę Beretta. Tak, jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marki Beretta w zakresie odzieży i akcesoriów, a także obuwia. Wszystko oprócz broni, pod szyldem Beretta. Wszystko jest u Was. Wszystko jest u nas, dokładnie tak. Jesteśmy na zawodach strzeleckich Zarządu Głównego PZL, także tutaj jak najlepsza okazja po to, żeby pokazać całą akcesoria strzeleckie. Kamizelek, czapek, okulary, słuchawki, ochronniki słuchu, także wszystko co potrzeba. Zawodnik jakby zapomniał wszystkiego oprócz broni, to byście go wyposażyli i by mógł strzelać. Dzisiaj już tacy się pojawili, tak? Że ktoś nie miał kamizelki, ktoś zapomniał ochronników słuchu, ktoś okulary. Czyli trafna impreza, dobrze, żeście trafili. Także po to tu też jesteśmy. No jasne, dobrze. Idziemy dalej, dziękujemy za chociaż kilka słów miłych. Przechodzimy dalej. Dzięki bardzo. Powodzenia. Mamy drugie stoisko, z trzech, słuchajcie. Dzisiaj tylko trzy. Mamy Hik Mikro. Witam. Musimy się przywitać. Cześć. Zawsze widzów interesują nowości, no bo z nowości każdy, kto tam śledzi, to tych nowości szuka i jest ciekawy ich opinii. Także co tutaj zobaczymy z nowości? Nowy celownik Thunder TQ50, czyli druga wersja już Thundera. Wszyscy ci, którzy już widzieli Falcona FQ50, zapewne będą zainteresowani, ponieważ mamy tu tą samą matrycę, tak? Czyli mamy bardzo szczegółowy obraz, dużą czułość termiczną. Duży obiektyw, mamy w porównaniu do wersji pierwszej Thundera, mamy wymienne akumulatory. Akumulator jest bardzo wydajny, na ostatnich zawodach strzeleckich Nocny Snajper w Siemianowicach Śląskich wszyscy uczestnicy wystrzelali całe zawody na jednej baterii, więc około 5-6 godzin spokojnie wytrzymuje. No i obraz, tak, jest petarda. Zresztą musisz sam to zobaczyć. No matrycę mamy tutaj 640x512, nie? No to to już jest ten. Słuchajcie, spróbujemy sobie nagrać jakiś materiał i będziecie go widzieć na żywo w materiale, bo zaraz sobie go zgramy. Pozmieniamy sobie kolory barw. Tak jak widzicie. No naprawdę, szczegóły tutaj są bardzo dobrze widoczne. No w tej wersji mamy już ostrość właśnie na tym pierścieniu. No to jest wygodne. To jest też wygodne, że nie trzeba kręcić całą, że tak powiem, całym obiektywem. Tylko sobie możemy pokręcić. O, także elegancko tutaj Agnieszkę z sąsiedniego stoiska nagramy. Powiem Wam, że no, obraz, tak jak widzicie, przyzwoity. Startowe powiększenie? W zależności od obiektywu, ale to jest około 2,5. Około 2,5. Dobra. Robimy uśpienie, a jeszcze taka jedna ważna rzecz, czas uruchomienia, ile podajecie? To jest około 4, poniżej 5 sekund. No bo to jest ważne, powiem Wam, że ci, którzy polują, to wiedzą, że start, jak jest praktycznie od strzała, to jest ważne, bo nieraz te sytuacje są takie dynamiczne, że jak macie szybki start, to po prostu no nie musicie chodzić z celownikiem na czuwaniu, tak? No bo w tych celownikach, w których dłużej się to uruchamia, to trzeba później sobie chodzić na czuwaniu, a jak jest taki szybki start, tam 4-5 sekund, to na pewno też oszczędzi baterię, że tego trybu czuwania nie trzeba używać, tylko od razu jest start. Także dzięki. Za nowości, idziemy dalej. Do zobaczenia. Jak ja to mówię, dobijamy do końca. Z trzech mamy trzeciego wystawcę, firma Incorsa, moi znajomi przecież. Agusia, tak, cześć. Witam, hej. Cześć. I Jarek.
No powiedzcie nam coś, tamte stoiska mówiły, co tam przywiozły, także coś pogadajcie. No widzę GPO, widzę Freya, widzę Balistol, czyli wszystko to, czego jesteście dystrybutorem na tak. Polskę. I przede wszystkim Benelli. I przede wszystkim Benelli. Na przykład, bardzo proszę, nasz najnowszy hit, czyli Lupo, Benelli Lupo. W drewnie. Tak, w drewnie. 828 w limitowanej wersji. 828U, tak, limitowana edycja. Lupo, poniżej Argo, a na samym dole jeszcze Bergara. A z drugiej strony jeszcze jest Anschütz. Dobrze, zaraz pokażemy. Aguś, słyszałem, że nagroda główna dzisiejszych zawodów to jest ufundowana przez was i to będzie? Oczywiście. Benelli Lupo. Jarek pokaże. I to ten model z tym numerem, czy ten? Dokładnie ten. Aguś, powiedz coś. No bardzo proszę, to Jarek zaprezentuje. Prezentuj, tu jesteś. Prezentuj. No dobrze, karabin Benelli Lupo. W osadzie z drewnem. Dodatkowo osada wymienna syntetyczna. To jest akurat model, który Lupo nie ma takiej opcji, żeby była osada i taka, i taka. To jest taki model, który jest jakby stworzony dla nas, tak? Jest ich niedużo, bo tych modeli jest około 50 tylko, które mamy w sprzedaży w ofercie. Lupo myślę, że to jest karabin już znany na rynku, no bo to już jest od 3-4 lat. No ja sam miałem w tamtym roku od was i tak. Gdzieś tam w materiałach tak. Widzieliście. Ja miałem jeszcze w syntetyku, bo wtedy drewna jeszcze nie było, ale... Dokładnie. Same superlatywy właściwie. Dokładnie. No i cóż, no i karabin wiadomo, powoli jest rozpoznawany u nas, w naszych napastowiskach, w naszym kraju. No co wyróżnia ten karabin? To wyróżnia przede wszystkim powłoka Best, tak? To jest ta niezniszczalna powłoka, którą Benelli wymyśliło wręcz nawet, tak? Opatentowało? Opatentowało, tak. Mamy egzemplarz, który jest egzemplarzem takim pokazowym, który między innymi miałeś. No testówka miałem, no ja mówiłem w materiałach, że tam nikt go nie oszczędza i zamek macie, kurczę, no cały czas z powłoką, nie? Nie ma, praktycznie nie ma śladów użytkowania na najbardziej narażoną na to część, czyli na zamku, tak? Klasa drewna też, no widzę, jak to jest, że tak powiem, tutaj standard, no to w Blazerze czy w jakiejś innej firmie trzeba by za taką klasę drewna dopłacić, że tak powiem, nie? No. W jakiś sposób też jest to fajnie. Na pewno na plus dla tego modelu. No co poza tym, ta powłoka, tak jak powiedziałem, Best, wszystkie elementy stalowe metodą Clio wytwarzane, możliwość regulacji kolby, możliwość wymiany stopki, tak. No i wiadomo, jeszcze jest ten Progressive Comfort, czyli to jest ten system, który daje... Zmniejsza odrzut? Zmniejsza odrzut, tak. No, na końcu przyzwoity, lupa, standard, tak. Przyzwoity sztucer. Cena mniej więcej wyjściowa? Już cena, pamiętasz jaką cenę jest w chwili detalu? Około 9 tysięcy. Około 9 tysięcy. Około 9 tysięcy. Dobrze. No. Także ten karabin będzie dzisiaj do... Do wygrania. Do wygrania. Do wygrania. Zwycięzca wyjedzie z tym karabinem. Znaczy, tak jest, to będzie, ale nagroda jest losowana, tak? Aha, tak? Dokładnie. Aha. To nie będzie tak. Dobrze. Że o formule jeszcze zawodu. Będziemy materiał kręcić, bo no, całą formułę jeszcze będzie widzowie będą. Karabin, który będzie brał udział w dzisiejszej gali, będzie po prostu losowany. Każdy będzie mógł ten karabin wygrać. Dobrze. Dziękuję wam. Chyba, że chcecie już jeszcze coś przedstawić z tej no to oferty. Taka naprawdę namiastka tego, co mamy w ofercie, no tak? Wiadomo. Wszystkiego nie przywiezie. Dokładnie, tak, nie no jesteśmy, ale zapraszamy stacjonarnie. Przede wszystkim, no co naszym takim wiodącym produktem jest Lapua. Amunicja Lapua i wszystkie komponenty, łuski, pociski, tak, które są przez nas dystrybutor. Tak. Jesteście dystrybutorem. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Hej, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Też się przyglądało.
Słuchajcie, następny wywiad jest na siedząco, bo już pogoda się zrobiła taka, że każdy chce odpocząć. Ze mną Krzysiu Karpiński. Kto zna, to zna. Kto nie zna, to przedstawię. Krzysiu jest członkiem Komisji Strzeleckiej przy Zarządzie Okręgowym w Toruniu i członkiem komitetu, jedną osobą z komitetu organizacyjnego dzisiejszych zawodów. Mieliśmy już łowczego okręgowego, mieliśmy sędziego głównego. No i teraz Krzysiu. Krzysiu jest tutaj, pochwalę Krzysia, bo on jest jednym, że tak powiem, z tutaj wiodących osób, które te zawody, że tak powiem, przygotowywały na pewno. Już się staramy tutaj to wszystko pogarniać, podpinać te wszystkie sprawy, żeby to jakoś wyglądało i funkcjonowało fajnie. Jeszcze zapomniałeś o Bartku Marcinkowskim, bo no, on jako czwarty jest też członkiem tego naszego komitetu. No i tyle. Byli na początku też komitet organizacyjny, był przedstawiany przez sędziego głównego, ale Krzysiu, ja chciałem z tobą porozmawiać, bo no już żeśmy też mówili w materiale, że to jest jedyna impreza, bo druga się taka nie powtórzy na stulecie, ale chodzi mi o samą formułę, bo to jest specjalna formuła tych zawodów. Powiedz tak, coś. Zacząć należałoby od tego, że dzisiaj biorą udział zawodnicy z rankingu, pierwsza setka w kraju i był brany pod uwagę najlepszy wynik w sezonie na zawodach wawrzynowych. Do tego dołożyliśmy jeszcze 12 najlepszych wian, według tego samego schematu. I biorą udział generalnie osoby z tej pierwszej setki. Parę osób się wycofało, nie potwierdziło udziału i co miejsce dostały się osoby z dalszych pozycji. Co ciekawe dzisiaj, jest tak, że mamy ten ranking i grupy, które strzelają, są poukładane według tego rankingu. Czyli pierwsza grupa dzisiejszych zawodach to jest pierwsza, szóstka. Pierwszego, od pierwszej do szóstej pozycji z rankingu. I tak dalej. Nie. Czyli te pierwsze grupy, które strzelają, są praktycznie i teoretycznie najlepsi i najmocniejsi. A im ktoś ma niższy numer startowy, tym jest wyżej w rankingu. Mhm. Proste. No dobrze, a później weź jeszcze powiedz coś na temat wyłaniania, bo to nie jest tak, że tak, najlepszy strzeli dzisiaj, czysto i wygrywa. Dokładnie. Dzisiaj mamy taką formułę. Mamy dwie klasyfikacje, klasę otwartą i klasę Dian. W klasie otwartej wyróżnimy 6 zawodników i w klasie Dian 3 koleżanki. A następnie główną nagrodą tych zawodów jest Puchar Zarządu Głównego i walka o ten puchar będzie przeprowadzona w systemie pucharowym. Dlatego z tą pucharowego dostanie się pierwsza szóstka z klasy otwartej, najlepsza Diana i najlepszy zawodnik klasy powszechnej. I tak to już pokładaliśmy, że są stworzone dwie grupy, grupa A i grupa B. Grupa A, w której będą 4 osoby, będzie rywalizowała do wyłonienia zwycięzcy grupy A na osi myśliwskiej. Natomiast grupa B będzie rywalizowała na MOPie, w układzie oczywiście jeden na jednego, w parach, tak? Na MOPie myśliwskim i z tego MOPu będzie też jedna osoba zwycięska. I dwie najlepsze osoby spotkają się w głównym finale na kręgu myśliwskim. Będą tam strzelać 10 dubletów od drugiego stanowiska do szóstego. Przy założeniu, że drugi dublet musi być strzelony w odwrotnej kolejności. No. I tyle. I zwycięzca zgarnia dzisiaj główną nagrodę w postaci tego pucharu zarządu głównego. Dobrze, na pewno mieliście w materiale grafikę, jak to mniej więcej wygląda. Krzysiu w skrócie powiedział, także. Co, Krzysiu? Życzę dalej powodzenia. Tak, czy jeszcze chcesz coś dodać? No. I walczymy dalej. No wyniki są, ja już wcześniej mówiłem, no poszliśmy właśnie na jedną grupę, pierwszą akurat, na trapa i były 3 czyste. No także widać, że poziom to jest tutaj, no, no najlepsi strzelcy tak. Z Polski, można tak? Można powiedzieć, że zawodnicy w danej grupie mają tych podobnych. Na podobnym poziomie do siebie, tak? Także tutaj jest coś, nie wiem, chyba jeszcze nie było tego, takich zawodów w Polsce zorganizowanych w ten sposób, z takim podziałem tych grup. Także no, po raz kolejny wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom strzelców i własnych oczekiwań i robimy coś nowego, innowacyjnego, głównie po to, żeby to wszystko było atrakcyjne. No jasne. Jeszcze jedno mi się przypomniało, słuchajcie, bo jeszcze są wyniki elektroniczne, nie? Online, bo to też nie jest, tak, że tak powiem, to jest było już, ale to też jest jakiś, tak, w jakiś to sposób... jest, że tak powiem, standardem tutaj u nas w Toruniu na zawodach i coraz częściej w kraju spotyka się ten system, jest to system z firmy Unimasz,
Jest fajny. Mamy bezpośredni dostęp w telefonie do wyników. Online. Możemy sobie zawodników posortować i alfabetycznie, i pod kątem zdobytych punktów, ale co jest ciekawe, pod kątem skuteczności procentowej. Mhm. Bo czasami te wyniki przekomują, bo ktoś strzelił 3 konkurencje, ktoś 4 i ten, kto strzelił te 3 konkurencje, powiedzmy, no, nie zawsze to było miarodajne, mhm. A dzięki skuteczności mamy taki idealny, rzetelny obraz, widać, jak to wygląda, nie? Od samego początku. Dobrze. Technicznie jak to wygląda? Po konkurencji zawodnik... Po konkurencji mamy takie karty tutaj i tą kartę trzeba przyłożyć do urządzenia elektronicznego, czytnika, jest dostępne na każdej osi i od razu się to loguje i jest na żywo dostępne, na telefonie. Dobrze, dziękujemy. Krzysiek, dziękuję, powodzenia. Bardzo. Mamy następnego zawodnika. Słuchajcie, no, może posądzicie mnie o stronniczość, no ale ja znam ludzi z okręgu toruńskiego, bo sam w nim jestem. Także mamy tutaj Jacka. Michała Jacka. Michała Jacka Czarneckiego, jednego z czołowych strzelców. Jak tam, Misiu? Dzisiaj bardzo pozytywnie. Wynik taki, można powiedzieć, że zadowalający. Do podium jednak nie starczy. Czyli będziesz teraz obserwował już tylko? Tak, teraz sobie już ze spokojem pokibicuję. No i wszyscy czekają na to, żeby pan redaktor wystartował w zawodach. Pan redaktor to jeszcze trochę. Co, organizacja? Organizacja bardzo dobra. Można powiedzieć, że perfekcyjna, żeby wszystkie zawody tak były zorganizowane, to będzie dobrze. Także nieskromnie mówiąc, od okręgu toruńskiego można się uczyć. Można, zawsze, no. Zawsze. Dobra, także nie będę już Ci życzył powodzenia, bo już strzelanie skończyłeś, ale dziękuję za te kilka słów. Na finał ligi się przyda, do Poznania. No. Dobra, także okay. Powodzenia. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, półfinały za nami, teraz czekamy na finał. No, jedna niespodzianka w finale jest, drugiej niespodzianki nie ma. Michał zawsze był mocny, mówię o Michale Karpiku, także zobaczymy, czy sobie poradzi z tą niespodzianką. Także tyle, zapraszam do oglądania finału. Ten finał rozstrzygnie, który z tych strzelców, którzy przeszli eliminację pozytywnie, zdobędą puchar Zarządu Górnego. Tutaj w kuluarach się śmieją, że święta idą, barsz z Karpikiem będą... Czekamy na śnieg. Ja bym poprosił, zaczniemy od kolegi, który przyjechał z zewnątrz, żeby powiedział parę słów na swój Boże, temat. To samo najtrudniejsze. No. Skąd jesteś? Jakie osiągnięcia? No, co byś chciał na temat swój powiedzieć? Możesz i nawet zezwalamy na to, żebyś zareklamował swoją firmę. Choć to nie są tanie rzeczy. A więc tak, Mateusz Radom, branża motoryzacyjna. A jednak. Największy wynik 461, więc w porównaniu do kolegi nie ma się co chwalić. Natomiast tendencja wzrostowa, więc miejmy nadzieję, że będzie się to jakoś tam fajnie rozwijało. No i przede wszystkim to już jest dla mnie zaszczyt, żeby walczyć z taką postacią. Co więcej, nie? Poluję w dwóch kołach. To chyba tyle. I teraz zastanówmy się, co on miał na myśli, walcząc z taką podstasią? Czy chciał go zdołować, czy... Nie, broń Boże, ja cieszę się z przyznaniem kolegów. Wszystkie do góry. Wszystkie chwyty dozwolone. Michał. Jacek, okręg Toruń, branża elektroniczne systemy zabezpieczeń, najwyższy wynik 4,92. Dobra, już! Nie, po sprawie. Już go znowu. W każdym bądź razie ja bym poprosił sędziego prowadzącego tą konkurencję, żeby pokrótce przypomniał zasady
tej rozgrywki finałowej. Koledzy, strzelacie w kolejności. Pierwszy Karpik Michał, drugi Barsz Mateusz, dlatego że zgodnie z regulaminem, tak, zostało to określone, strzelacie według kolejności miejsc zajętych w klasie otwartej. Strzelacie ze stanowisk 2, 3, 4 i 5, tylko same dublety. Od razu pierwszy dublet normalny, drugi odwrócony. Jeżeli strzelicie w innej kolejności niż należy, jest to 2-0. Wszystko jasne? Powodzenia, dasz głos. No jeszcze chciałbym powiedzieć, że jak dojdą do środka, trochę zrobimy przerwy, ponieważ na pewno się nie denerwują, ale my się bardziej denerwujemy i byśmy chcieli usłyszeć wasze zdanie. Teraz strzela najpierw mam bo tą dużą, tak? Czy on ma być odwrócony? To nie są proste rzeczy. Całe życie strzelać. Tak jak na żużlu byś tak było to do ciebie czasu. Dobra, chodź.
Słuchajcie, zrobimy małą przerwę, ponieważ Michał, ty taki nie jesteś gościnny. Słuchaj, zejdźcie trochę w kół, ja za ciebie przysiary zrobię, bo lepiej już, trochę tutaj rozluźnimy. Czy może ktoś by musiał przyjść tutaj ciebie rozluźnić? Jest w porządku? A ty Michał, co byś powiedział na to? Ten mnie teraz denerwuje, co? A ja na to jak na razie. Dobrze. Ja nie wiem, jakie tam wyniki są. Proszę bardzo, jedziemy dalej. Kontynuujemy, koledzy. Wyniki widzieliście, także teraz widzimy się już na gali rozdania nagród. Tyle, do zobaczenia.